Do masowych protestów w Stanach Zjednoczonych doszło po zabójstwie czarnoskórego Georgia Floyda w Minneapolis. Chodziło o sytuację, kiedy został on uduszony podczas interwencji policyjnej, do której przyjechało czterech policjantów. Jeden z nich klęczał na szyi podejrzanego o użycie fałszowego banknotu, trzech innych przeglądało się przez 8 minut. Po 8 minutach George Floyd umarł, został po prostu uduszony. Ten protest można byłoby zakończyć, ale w Białym Domu chyba brakuje woli do zakończenia protestów. Donald Trump najpierw podsycił demonstrację swoimi wypowiedziami, wypowiedziami o podtekstach rasistowskich, a teraz dodatkowo zaognia je brutalnymi rozprawami z protestującymi. Jego działania coraz częściej są oceniane po prostu jako eskalowanie przemocy. Coraz powszechniej od Wcinają się od nich szefowie policji, który, którzy podlegają władzom lokalnym, ale także politycy, w tym także z Partii Republikańskiej, a ostatnio nawet sekretarz obrony. Jako jeden z pierwszych w opozycji do prezydenta stanął szef policji z Arlington w stanie Virginia. Arlington graniczy z Waszyngtonem i funkcjonariusze z tego miasta często są wykorzystywani podczas akcji w stolicy Stanów Zjednoczonych. Tak było i tym razem, kiedy pomagali w rozganianiu demonstrantów przy użyciu m.in. gazu zawiącego, bo Donald Trump chciał sobie zrobić zdjęcie z Biblią w ręku przed jednym z kościołów. Policjanci na taki rodzaj rozprawiania się z demonstrantami nie mieli jednak zgody swojego przełożonego, a rozkaz w dodatku został wydany przez prokuratora generalnego Williama Barra. Rzecz w tym, że bar nie miał prawa tego zrobić, bo po prostu nie ma władzy nad policją w Arlington. W reakcji na to szef policji z Arlington, z Arlington wycofał zgodę na wykorzystywanie funkcjonariuszy z jego miasta do jakichkolwiek działań w Waszyngtonie. Od reakcji Trumpa odcinają się także politycy jego macierzystej partii republikańskiej. Senatorowie, m.in. z Nebraski czy z południowej Karoliny, krytykują prezydenta za tłumienie wolności słowa, a przede wszystkim za łamanie prawa do zgromadzeń. Przy czym oczywiście zdecydowana większość Republikanów dalej wspiera Trumpa. Rysuje się jednak konflikt w jego własnym gabinecie. Sekretarz obrony sprzeciwił się pomysłowi prezydenta o roz rozlokowaniu wojska w miastach, które są ogarnięte protestami. Mark Esper stwierdził, że jest to ostateczność i obecnie sytuacja tego nie uzasadnia. Zdecydowana większość protestów jest bowiem pokojowa. Oczywiście są ludzie, którzy wykorzystują te protesty do kradzieży i rabowania sklepów. Oczywiście zdarzają się też przypadki bezsensownej przemocy, szczególnie w nocy, ale nie zmienia to faktu, że zdecydowana większość ludzi demonstruje pokojowo i jest atakowana przez policję wyłącznie w celu rozbicia demonstracji, a nie dlatego, że protestujący łamią prawo. Amerykańskie media od czasu do czasu pokazują zresztą bardzo wzruszające sceny, kiedy policjanci solidaryzują się z, demonstra z demonstrantami i przed nimi klękają. Protestujący domagają się zaprzestania brutalnych interwencji policyjnych oraz równego traktowania czarnoskórej społeczności. Afroamerykanie padają bowiem znacznie częściej niż biali ofiarami niesprawiedliwych i brutalnych interwencji. Statystyki pokazują, że co czwarty podejrzany, zastrzelony przez policję jest czarnoskóry, podczas gdy Afroamerykanie stanowią niespełna 14% mieszkańców USA. W Minneapolis. Gdzie doszło do zabójstwa Georgia Floyda, które stało się bezpośrednią przyczyną protestów, policja siedem razy częściej używa przemocy w stosunku do czarnoskórych niż do białych, mimo że Afroamerykanie stanowią zaledwie 20% mieszkańców tego miasta.